Komentarz do meczu. Przegrywamy mecz 2-1. Mecz, którym dominujemy i którym tak naprawdę w większości, myślę, że oprócz 15 minut pierwszych dominujemy, utrzymujemy się przy piłce, tworzymy jakieś okazje. To może cieszyć i rzeczywiście mamy dużo młodych zawodników, których chcemy rozwijać. Już mamy takie cele. W pierwszym składzie gra 2 17-latków, wchodzą 17-18-latkowie na boisko, więc to cieszy i grają jak równi z równymi, albo myślę, że momentami nawet lepiej od doświadczonych zawodników Chojniczanki z jakąś przeszłością ekstraklasową. Więc to nas cieszy, to jest taki główny aspekt, który cieszy, ale mimo wszystko za łatwo tracimy bramki. Tu brakuje jeszcze takiego doświadczenia, takiego w drugiej połowie Chojniczanka, nie wiem, być może wychodzi dwa razy z kontratakiem przez całą drugą połowę i strzela bramkę. Więc jakby tego nam szkoda i nad tym musimy pracować, no ale z tej drogi nie chcemy schodzić, chcemy iść w takim kierunku. No zacznę od końca. Najważniejsze, co w tym meczu chcieliśmy osiągnąć, udało się zrealizować. Wygraliśmy to spotkanie 2-1. Wiedzieliśmy, że przyjeżdża do nas drużyna, która pewnie jest niedoceniana przez większość kibiców w Chojnicach, ale to była drużyna, która w 8 meczu przegrała dopiero dzisiaj drugi raz i pokazała dzisiaj bardzo fajną organizację, a po nas było widać taką utratę pewności z poprzednich meczów wywołaną tymi dwoma porażkami. Ja mimo wszystko na chłodno patrząc na ten mecz jestem zadowolony, że w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w tym meczu, udźwignęliśmy ten ciężar i w rezultacie ten wynik jakby jest najbardziej istotny. Rozegraliśmy na pewno lepsze spotkanie z Ruchem, na pewno lepsze ze Zniczem, które nam nie dało punktów dzisiaj. Być może to spotkanie nie było najlepsze, najbardziej płynne, ale też mieliśmy swoje sytuacje, które mogły się zakończyć bramkami. Podsumowując, na pewno chcemy oglądać Chojniczankę lepiej grającą, inaczej grającą, ale bardzo mocno doceniamy to, że dzisiaj chłopacy, pomimo tego trudu, o którym wspomniałem, wykonali taką mocną pracę i to zwycięstwo ja na pewno będę bardzo mocno szanował.